Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, my słyszymy wciąż w Kościele o tym, że Pan Bóg nas kocha. Mało tego, kocha nas bezinteresowną miłością. Kocha nas taką miłością, która się nigdy nie skończy. On po prostu nie może nas przestać kochać. Słyszymy o tym, że kocha nas niezależnie od tego, co czynimy, bo stworzył nas po to, żeby nas kochać. Ten bezinteresowny Bóg. Tylko czy dzisiaj w Ewangelii Jezus odrobinę tej bezinteresowności nie zaprzecza? No bo przed chwilą słyszeliśmy: będziecie trwać w miłości mojej, jeśli zachowacie moje przykazania. Czy też: jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. No i te słowa nam się nie do końca kojarzą z bezinteresownością, prawda? Nie, może więc jest jednak tak z miłością Bożą, jak ze wszystkim innym w tym świecie. Może trzeba za nią zapłacić. Może trzeba na nią sobie jakoś zasłużyć, zapracować. Może ją trzeba Panu Bogu wyrwać. Może on wcale tak bardzo bezinteresowny w tym wszystkim nie jest. Otóż, drodzy, prawdziwa miłość, jeżeli o takiej mówimy, ma zwykle charakter responsoryjny. Co to znaczy? No, oznacza to tyle, że ten, kto prawdziwie kocha, zwykle rodzi taką samą reakcję w tym, kogo kocha. To znaczy, osoba ukochana próbuje odpowiedzieć miłością na miłość, która jest jej ofiarowywana. I wiadomo, że czasem w tych relacjach międzyludzkich, no, trzeba się czasem jakby nagłowić, prawda? Co zrobić takiego, żeby ta druga strona była szczęśliwa czy szczęśliwsza? W jaki sposób tę swoją miłość okazać, żeby było lepiej, prawda? Co ukochanej osobie sprawi największą przyjemność, największą radość? W jaki sposób ja po prostu mogę okazać jej miłość? Ale czasem jest tak w tych relacjach międzyludzkich, że ta ukochana osoba mówi do mnie: tak, czułabym się, czułbym się bardziej kochany przez ciebie, gdybyś. No i tu następuje lista, prawda, rzeczy trudniejszych, czasem łatwiejszych, które winny być spełnione, żeby tę miłość lepiej odczuć. Ale człowiek, który prawdziwie kocha, no wcale się nie zniechęca tą listą, tylko próbuje się jakoś dostosować, prawda? Próbuje się jakoś dopasować, realizując, czy starając się realizować te oczekiwania osoby, którą kocha. Byłoby czymś dziwnym powiedzieć: mnie tak naprawdę twoje potrzeby nie interesują. Mnie nie interesuje, co ty masz mi do powiedzenia, bo ja wiem lepiej, jak ja cię mam kochać i ja będę lepiej okazywał tobie miłość i mnie to tak naprawdę nie interesuje, czego ty chcesz. No bo wtedy mam takie poczucie, że się trochę rozmijamy chyba. Prawda? Rozmijamy się z miłością. A wiele z tych oczekiwań, czy wiele z tych pozycji na tej liście to rzeczy dobre.
I ta zmiana, która jest możliwa dzięki miłości, a zobaczcie, wystarczy popatrzeć sobie na ludzi tych najmłodszych, zakochanych, gdzie oni naprawdę są w stanie się mocno nagiąć do siebie nawzajem, to znaczy są w stanie wiele w sobie zmienić właśnie ze względu na ukochaną osobę, no przekonuje nas o tym, że tak naprawdę ta miłość ma taki charakter motywujący. Rzeczywiście możemy wiele w kontekście miłości sobie zmienić, żeby tylko być z tą osobą ukochaną. No ale wróćmy do Pana Boga, bo o Nim dzisiaj mowa. Pomijając już podejrzliwość pewną, która w nas jest, która każe nam wątpić o tej bezinteresowności Jego miłości, no bo jak On może od nas czegoś żądać, jak On może czegoś od nas oczekiwać, prawda? To jakoś jest sprzeczne według nas z miłością, ale, no właśnie, przykazania dzisiaj, nie? Pada to słowo. Boże, no jak to musi usztywniać miłość? No miłość powinna być czymś spontanicznym, prawda? Czymś nieopiełznanym, czymś gwałtownym, czymś energicznym, dynamicznym. To przykazania? No jak to się może mieć do miłości? Czy naprawdę chodzi o to, żeby zachować tych 10 zarządzeń Boga? No może jeszcze przy odrobinie dobrego serca kilka więcej, tak ekstra, żeby miał, żeby był zadowolony. Czy to rzeczywiście w tym rzecz? Czy chodzi o to, żeby odhaczyć? No i wtedy ja mam taką świadomość, że kocham Go, zachowuję te przykazania. Otóż, moi Panie, ja mam takie wrażenie, że wielu chrześcijan właśnie w ten sposób przykazania traktuje, odhaczając je po prostu, jako kolejną rzecz, którą trzeba zachować. I w ten sposób próbujemy wyrażać miłość wobec Pana Boga i kończy się to najczęściej niezwykłym banałem i powierzchownością. Ponieważ człowiek, który zachowuje przykazania, najczęściej kończy sentencją: nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, jestem w porządku. Pan Bóg mnie kocha, ja kocham Pana Boga, przykazania mam odhaczone i mogę dalej żyć po swojemu. To jest istota problemu. Że my jesteśmy gotowi przykazania zachować, ale chcemy żyć po swojemu. Moja relacja z Bogiem nie jest wtedy czymś trwałym. Ona jest taka, powiedzmy sobie, okazjonalna. No przyjdę, odwiedzę, pogadam z Nim chwilę, może wrócę za tydzień, może nie wrócę, bo może pogoda się zrobi już ładniejsza. No, tak to wygląda często. Zupełnie nie przypomina to relacji ludzi miłujących się wzajemnie, prawda? Żebyśmy choćby znowu przywołali tych zakochanych. Raczej przypomina to relacje niektórych, rzecz jasna, małżonków z długim stażem, którzy się już mocno sobą zmęczyli, którzy nie dbają o rozwój swojej wzajemnej miłości, z których każdy prowadzi swoje indywidualne życie, nie dopuszczając do niego drugiej strony. To właśnie czasem jest obraz naszej miłości wobec Pana Boga. To właśnie czasem jest obraz tego, co w tej naszej religijności, w tej naszej codzienności się przejawia. Tymczasem zachowywanie przykazań, o którym dzisiaj mówi Słowo, to jest przyjęcie swoistego Bożego klucza interpretacji tej rzeczywistości. Pan Bóg ją stworzył. Pan Bóg ją podtrzymuje w istnieniu i Pan Bóg wszczepił w nią pewne zasady, wobec których my mamy się jakoś określić. A te zasady mają nam pomóc się zbawić najzwyczajniej w świecie. I dlatego w takiej wizji naprawdę nie chodzi o 10 przykazań i o ich zachowanie. To jest zaledwie początek, to jest drobiazg, to jest malutki wyjątek tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Ponieważ chodzi o przyjęcie Bożej wizji świata, o spojrzenie na ten świat Jego oczami i o konsekwentne życie według Jego wskazań. I dlatego Jezus mówi: wytrwajcie w miłości mojej, a wytrwacie, jeżeli zachowacie przykazania. To znaczy, jeżeli zgodzicie się na moją wizję świata, na moją wizję człowieka, mówi Pan, co natychmiast, drodzy, musimy powiedzieć szczerze, odcina nas od pewnych sposobów myślenia, odcina nas od pewnych sposobów działania, czasem nas odcina od pewnych osób, bo już nie jesteśmy w stanie z nimi tworzyć relacji, ponieważ reprezentujemy dwa zupełnie różne światy. Kiedy patrzę na świat Bożymi oczami, kiedy zachowuję te Jego przykazania, to już się nie pojawia w moim sposobie myślenia taka formuła:
Kościół mówi, że Pan Bóg mówi, ale ja uważam, to się nie pojawia, bo już nie ma. Ponieważ liczy się tylko to, co Pan Bóg mówi. To jest dla mnie najważniejsze. Zobaczcie, to widać choćby dzisiaj w tym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Piotr, który spotyka się z Korneliuszem, uczy się tej miłości Boga, uczy się tego spojrzenia na rzeczywistość. My zupełnie tego nie rozumiemy, nie chwytamy tego, dlatego że to jest kontekst zupełnie dla nas obcy, ale on był niesłychanie istotny i bardzo oburzający. To, co się wydarzyło w domu Korneliusza, to był skandal i to się tak po ludzku nie powinno wydarzyć. Korneliusz był setnikiem, Rzymianinem, poganinem. Da? Żydzi mieli stosunek do pogan bardzo sceptyczny, powiedziałbym delikatny. Da? Mówili o nich jako o psach, pogardliwie najczęściej. Jeżeli jakikolwiek poganin mógł się nawrócić na wiarę Izraela, to zyskiwał co najwyżej statut prozelity, czyli kogoś, kto jest, powiedzmy, stowarzyszony. Obowiązki płynące z wiary jak najbardziej te same, ale prawa już wcale nie te same. I ów prozelita mógł mieć jakąś mglistą nadzieję, że może Pan Bóg go kiedyś jakoś tam zbawi. Ale nie urodził się Żydem i nie mógł być w pełni zbawiony jak Żyd. Bo tylko Żyd, który się urodził Żydem, mógł liczyć na łaskę Bożą. Stąd też to, co się dzieje w domu Korneliusza, jest niezwykłe. Jest oburzające też dla wielu chrześcijan pochodzących spośród Żydów. Większość chrześcijan początków Kościoła to byli tak zwani judaizantes. To byli ci, którzy się nawrócili jako Żydzi. I oni mieli żydowski sposób myślenia. Prawda? I dla nich, jeżeli ktoś chciał się nawrócić na chrześcijaństwo, no to musiał najpierw przejść przez żydostwo. Musiał najpierw przyjąć zasady życia judaizmu. Prawda? Zasady wiary, zasady religijności. A tu nagle Pan Bóg zdaje się pokazywać, że poganie są dokładnie takimi samymi ludźmi i będą dokładnie tak samo przez Niego traktowani, jak Żydzi. W tym nowym królestwie, które Chrystus zakłada na tym świecie, nie ma różnic między jednymi i drugimi. I to jest naprawdę oburzające. Piotr trafił na dywanik za to, co zrobił. Pierwszy Sobór Jerozolimski, który się zebrał, Piotr musiał opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Bracia szukali, wcale niekoniecznie życzliwie do niego ustosunkowali. Ale to, co opowiedział Piotr, to, co zobaczyli, to, co Pan Bóg im pokazał, sprawiło, że musieli skonfrontować się jakby z prawdą, z nową rzeczywistością i musieli to swoje spojrzenie na ten świat w jakiś sposób zmienić, dopasować. I to rzeczywiście uczynili, to rzeczywiście zrobili. Piotr wobec Korneliusza mówi, wstań, ja też jestem człowiekiem. To w tym momencie zaczyna jakby Piotr widzieć rzeczywistość Bożymi oczami. W tym właśnie mają nam również pomóc przykazania. Istotą nie jest ich zachowanie co do litery. Istotą jest kształtowanie według nich swojego życia, swojego postępowania, swojej codzienności. Gdybyśmy to czynili, to pewnie ona wyglądała trochę inaczej. A dlaczego tego nie robimy? Z obawy. Z obawy, że Pan Bóg nam coś zabierze, prawda? Bo jeżeli zbliżymy się do Niego za bardzo, no to będzie czegoś od nas chciał. Zabierze nam coś w życiu. Dlaczego jeszcze? Ano z obawy, że życie z Nim będzie przeraźliwie nudne. Ponieważ najczęściej życie z Bogiem kojarzy nam się z nudną mszą świętą, na którą muszę przyjść i odsiedzieć godzinę. No i co tam może być ciekawego w tej relacji z Bogiem? Co może być fascynującego? Po co ja mam iść głębiej? Po co mam wchodzić bardziej? No, nuda. Z obawy, że stracimy znajomych, przyjaciół, że czeka nas swoisty ostracyzm społeczny, że zasłużymy sobie na miano dewotów może. I można by te obawy mnożyć i mnożyć. I mnożyć. A tam, gdzie jest lęk, tam nie ma radości. Moi drodzy, my jej szukamy na gwałt, my jej szukamy wszędzie, gdzie się tylko da. I nic nie zyskujemy. Włączymy telewizor, mamy tysiące kabaretów, które próbują nas rozbawić, prawda? Powiadamy sobie nieustannie jakieś dowcipy, dbamy o jakąś rozrywkę, o jakiś godziwy wypoczynek, o przyjemności, a po tym wszystkim zostaje jakaś pustka. No nie ma tej radości. Ona jest ulotna. Ona znika.
A ja powiem szczerze, gwoli pewnego świadectwa, że najradośniejszych ludzi na tym świecie, których spotkałem, i mam co do tego głębokie przekonanie, to były siostry klauzurowe. Zamknięte w klasztorze, nie wychodzące z niego nigdy, nie czytające gazet, nie oglądające kabaretów. To byli ludzie, czy to były osoby, które były najradośniejsze w moim życiu, które spotkałem. Kiedy tam człowiek wchodzi, natychmiast pojawia się gitara, natychmiast pojawia się śpiew, natychmiast pojawia się dużo śmiechu. Jest radość, bo jest życie Bogiem. Bóg, który nam tę radość obiecuje i rzeczywiście tę obietnicę wypełnia wobec tych, którzy chcą Go kochać, kształtując swoje życie według przykazań Bożych. Ponieważ Bóg zabiera lęk głównego wroga naszej radości. A tam, gdzie jest lęk, tam nie tylko nie ma radości, ale też nie ma miłości. Ponieważ święty Jan nam napisze, doskonała miłość usuwa lęk. Drodzy, i tu dochodzimy do prawdziwej istoty problemu. Być może jest tak, że myśmy nigdy w życiu nie doświadczyli miłości Bożej. Nie przeżyliśmy jej. Być może dlatego, nie znając tej miłości, nie wiemy po co, nie wiemy dlaczego my mamy żyć według przykazań. My wiemy, że gdzieś tam w niebiesie jest Pan Bóg i że trzeba to, trzeba tamto, trzeba coś jeszcze. Co trzeba, dlaczego trzeba, ku czemu to ma prowadzić, jakie motywy mają nam przyświecać w życiu, to już trochę gorzej. Zobaczcie, jak trudno jest wytłumaczyć dziecku, które pyta, mama, a dlaczego my musimy chodzić do kościoła? Jak trudno jest to powiedzieć, nawet jeżeli tłumaczymy tak poprawnie, tak teologicznie, czy tak zgłębnie, no wiesz, Pan Bóg nas kocha, to chodzimy. No czy my rzeczywiście w to wierzymy? Czy to rzeczywiście jest doświadczenie naszego życia? Moi kochani, On nas nieustannie o tej swojej miłości zapewnia. Wracam do punktu wyjścia. My nieustannie słyszymy w Kościele o tym, że Pan Bóg nas kocha. Nie tylko słowa, bo i fakty, i doświadczenie, i to, że On umarł i zmartwychwstał, no to już trudno sobie wyobrazić bardziej wyrazisty dowód tej Jego miłości. I nie trzeba zapracowywać, nie trzeba płacić, nie ma żadnych warunków wstępnych. Bóg kocha i rzeczywiście kochać nie przestanie. A z naszej strony potrzeba przede wszystkim pragnienia i decyzji. Decyzji o tym, że ja chcę w to wejść, że ja chcę tego doświadczyć, że ja chcę poznać, że ja chcę widzieć świat Jego oczami. Zdecydowana, konkretna decyzja mojego życia, która owocuje tym, że według Jego przekazań kształtuje moją rzeczywistość. Że przeżywam ten świat żyjąc miłością Boga. Moje serce zaczyna bić w rytm Jego serca, mówiąc obrazowo. A On robi resztę. Dlatego też dzisiaj jedno małe pytanie. Czy Ty chcesz? I nie odpowiadajcie mnie, drodzy, bo to nie ja Was pytam. Ale to On Was pyta. I to Jemu winniśmy wszyscy odpowiedzieć. Amen.